Czołem LinkedIn, witam Was w pierwszym dniu 10 porad w 10 dni. Akcji, która bardzo fajnie działała na LinkedIn, dalej działa, ponieważ pojawiają się nowe posty. Co prawda była to akcja głównie w anglojęzycznym LinkedInie, natomiast wydaje mi się, że warto ją zastosować również u nas. Dlaczego wybrałem temat zaangażowania? Znacie inne platformy social media, ale zdajcie sobie sprawę, że na LinkedIn jest chyba najtrudniej uzyskać zaangażowanie. Szczególnie jeśli włożycie dużo wysiłku w post, znaleźć jakieś materiały, coś ciekawego, a nikt nie chce tego lajkować, nikt nie chce pod spodem napisać komentarza, nikt nie chce udostępnić i ogólnie zaangażowanie jest dosyć słabe. Jest to ciężki temat. Wynika on ze specyfiki LinkedIna. LinkedIn jest portalem dla profesjonalistów i wynika też z pewnego patrzenia na to, jak się w naszym kraju postrzega LinkedIn jako wirtualną CV-kę. Tymczasem na LinkedIn bardzo dobrze możemy realizować nasze zadania, szczególnie związane z prowadzeniem biznesu, z prowadzeniem działalności dla innych, z prowadzeniem działalności jako przedstawiciel handlowy albo z pozyskiwaniem swoich nowych klientów. Jak to zrobić? Trzeba uzyskiwać dobre zasięgi. Jak uzyskiwać zasięgi? Przez to, że angażuje się ktoś pod waszymi postami, pod waszymi artykułami albo pod waszym wideo. Od czego trzeba zacząć? Więc dzisiaj pierwsza porada. Zanim w ogóle zaczniecie myśleć o tym, co się ma zdarzyć pod waszym postem, zacznijcie się angażować w post innych ludzi. Być może nie przekłada się to bezpośrednio na zaangażowanie pod tym, co wy robicie, natomiast przekłada się na to, że inni zaczynają zwracać uwagę na to, co wy robicie. Jeżeli skomentujecie czyjś post, jeżeli zalajkujecie czyjś post, udostępnicie, jeżeli prowadzicie z nim konwersację właśnie pod jego postem, pomagacie mu osiągać zasięgi, to nawiązuje się między wami relacja. A relacje mają to do siebie, że jeżeli ty coś komuś dajesz, to czasami możesz coś dostać, a może również poprosić. Zacznij czytać posty, zacznij angażować się pod nimi, wtedy uzyskasz od tych osób to samo. Dostaniesz wsparcie. Do usłyszenia jutro i do zobaczenia. Dajcie znać, co o tym myślicie, co myślicie o akcji. Jeszcze jedna rzecz. Codziennie będę nominował 3 osoby, które chciałbym, żeby podzieliły się swoją wiedzą. Dzisiaj u góry oznaczyłem 3 osoby. Jeśli macie ochotę, zapraszam do oznaczenia pod spodem osób, które uważacie, że powinny dowiedzieć się tej akcji, albo może wziąć w niej udział, albo może sami chcecie. Dajcie znać. Dzięki, miłego dnia. Czołem LinkedIn.